Co wydarzyło się w Płocku, Polsce i na świecie? Przekrój tygodnia to nowa wspólna audycja KRDP FM i Petro News, w której posłuchacie opinii lokalnych polityków na tematy ważne dla każdego z nas. Emisja w każdą sobotę o godzinie 12.10. Zapraszamy. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, Agnieszka Stachurska. Witam Państwa w programie Przekrój Tygodnia. Tym razem spotykamy się w nieco okrojonym składzie. Moimi gośćmi są dzisiaj Wioletta Kulba, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Państwu. Oraz Jacek Rudzieniec, Stowarzyszenie Płock Tumy. Dzień dobry. A porozmawiamy sobie dzisiaj o ważnym problemie, który poruszają nasi czytelnicy, a dokładniej mówiąc o zaśmiecaniu Płocka. Co jakiś czas dostajemy sygnały o powstawaniu nowych, nielegalnych wysypisk śmieci lub po prostu zaśmiecania okolic, szczególnie tych, które powinny służyć nam jako rekreacyjne. Jak poradzić sobie z tym problemem? To na pewno bardzo trudne pytanie. Ostatnio Straż Miejska wzbogaciła się o fotopułapki, czyli urządzenia, które mają filmować osoby, które wyrzucają śmieci w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Jak Państwo sądzicie, czy ten sposób sprawdzi się w Płocku, czy to ma szansę powstrzymać falę nielegalnych wysypisk? Zacznijmy od Pani Biolet. Znaczy, w ogóle chciałam wrócić do tej ustawy, która miała w jakiś sposób porządkować sprawy związane z... przepraszam. Z segregowaniem odpadów, z wyrzucaniem tych śmieci. Właśnie jak nam tłumaczono, samo wprowadzenie tej opłaty podatkowej, w cudzysłowie, miało spowodować właśnie likwidację tych dzikich wysypisk, czyli że ludzie nie będą szukać gdzieś miejsc, bo i tak muszą uiścić opłatę, a nie podpisują bezpośrednio umowy z firmą, która zajmuje się odbiorem tych nieczystości. Niestety życie to szybko zweryfikowało. Tak jak nas poinformowano w Urzędzie Miasta Płocka, bo zajmujemy się raz w roku tym tematem, ta liczba wysypisk wcale nie zmalała, wręcz przeciwnie, tworzą się nowe. Likwidują się inne, tworzą się nowe, powstają. W związku z tym no, w żadnej mierze nie uporządkowało to tematu wysypisk śmieci, abstrahując już od kwestii niebilansowania się u nas w mieście Płocku opłat za śmieci w kontekście kosztów, bo jeszcze miasto Płock i tak dokłada z budżetu miasta kwotę środków finansowych po to, żeby ta kwota ogólna, która jest uiszczana do firm odbierających odpady, bilansowała się. Natomiast czy fotopułapki pomogą w tym? Trudno mi jest w tym zakresie teraz się wypowiadać, bo chciałabym poznać też doświadczenia, jakby sama decyzja, która została podjęta przez służby ratuszowe, w żadnej mierze nie była uzasadniona w kontekście takim, jakie doświadczenia mają inne miasta, jak to w innych miastach zostało zrealizowane i czy rzeczywiście to będzie w jakiś sposób powodowało raz, że będzie straszyło te osoby, które będą chciały taki proceder dalej kontynuować, czy przyłapiemy kogoś na gorącym uczynku, bo nie wiemy też do końca, jaka jest jakość tych kamer, czy będzie można dobrze odczytać, czy dane samochodu, no po twarzy człowieka, który wyrzuca śmieci, no trudno będzie pewnie go zidentyfikować i odnaleźć. Także... No tym bardziej, że tych fotopułapek jest zaledwie mało. 5. No dokładnie, właśnie. Wysypisk śmieci jest dużo więcej, tych dzikich wysypisk, mówię o dzikich wysypiskach, jest dużo więcej. Więc nie wiem, czy do końca będzie to rozwiązany problem. Myślę, że u nas nie ma do końca w mieście takich działań, które spowodują jakąś edukację, formę, nie wiem, jakiejś nauki, że to jest nasze wspólne dobro, że to jest ochrona środowiska, że powinniśmy o to w jakiś sposób wspólnie dbać. Żyjemy w tym mieście, pracujemy w tym mieście i dobrze było, gdyby to było czyste miasto. Ale czystość miasta to jest również wizytówka tego miasta, z którą nie do końca chyba jesteśmy zgodni, czy rzeczywiście to jest miasto czyste, bo często mieszkańcy Płocka, czy do mnie, czy też do lokalnych mediów interweniują w kontekście tego, że niestety ta czystość w naszym mieście nie jest do końca zachowana, że no nie mamy... raz po koncertach dosyć
trudno jest doszukać się tej czystości. W moim przekonaniu miasto źle formułuje umowy, które zawiera z firmami, które organizują koncerty, czy też różne przedsięwzięcia, eventy, ponieważ to na nich powinien spoczywać obowiązek doprowadzenia do jak najszybszego porządku po swojej organizowanym festiwalu, imprezie, czy jakimś evencie. To jest tylko i wyłącznie na obszarze terenu festiwalu, a już poza dokładnie, nie, a wiemy dokładnie, o tym dobrze, a wiemy, jaki rynku jest obszar, tak, jak dokładnie, jakie jest oddziaływanie, jak wygląda chociażby Stare Miasto, czy Stary Rynek po tych większych koncertach, które są organizowane w Płocku. W związku z tym chyba nie do końca dbamy o ten interes chociażby czystości naszego miasta, a powinniśmy się tym szczycić, powinniśmy być takim przyjaznym, dobrym miastem, które świeci przykładem i powinno to pokazywać, a chociażby zwrócę na to uwagę, że niestety ilość śmietniczek wzdłuż ciągów komunikacyjnych jest coraz mniejsza, na co również zwracają uwagę mieszkańcy. Też powinniśmy jako samorząd na to zwrócić uwagę. A na osiedlach domków jednorodzinnych śmietniczek w ogóle nie ma. Panie Jacku, co pan sądzi na ten temat? Ja podejdę do tego zagadnienia również od dwóch stron. Najpierw przyjrzę się mentalności, potem przejdę rzeczywiście do tej ustawy, bo ona jest bardzo ważna w kontekście tego, w jaki sposób obchodzimy się ze śmieciami. Mentalność. Nie raz, nie dwa byłem świadkiem takiej sytuacji, która mnie nieco zaskoczyła, że osoba, którą widziałem, wyrzucała chociażby papierek od cukierka, czy tam jakikolwiek inny, nie wiem, rachunek sklepowy, tuż przy śmietniczce sobie pod nogi. Także czasami mnie to też zaskakuje. Wydaje mi się, że rzeczywiście ten element edukacyjny, żeby ludziom zwrócić uwagę, że to jest nasze wspólne myślenie i ekologiczne, i ekonomiczne, żeby rzeczywiście ten mały śmieciuszek, który mamy w ręku, gdzieś schować do kieszeni, znaleźć śmietniczkę i rzeczywiście tam się go pozbyć, jest bardzo ważny. Gdzieś to po prostu umyka ludziom. Nie zwracają na to nawet uwagi. Mówimy o mieście, w lasach to już jest, myślę, tak, że nagminne. Że w momencie, w którym sobie po prostu ludzie gdzieś tam spacerują, w lasach oczywiście śmietniczek nie ma, no co robimy z tymi śmieciami? Po prostu je rzucamy sobie pod nogi. A jest takie popularne hasło, że pusta butelka waży mniej niż pełna, którą chociażby do tego lasu przynosimy. To prawda, prawda? To prawda. I teraz dochodzimy znowu do tej właśnie słynnej ustawy, która miała w jakikolwiek sposób pomóc rzeczywiście gminom, żeby były czyste, żeby ludzie nie mieli kłopotu z odbiorem śmieci. Ja mam wrażenie, że to spowodowało rzeczywiście, sytuacja się kompletnie odwróciła, bo nas zaczyna przerastać, tak naprawdę wymogi tej ustawy zaczynają nas przerastać. I stąd się biorą na przykład te słynne wysypiska śmieci, jeszcze mówimy o wysypiskach, ale na przykład w środku lasu nagle znajdujemy stary mebel, zniszczony. A pytanie brzmi, ale co tak naprawdę z tym meblem należałoby zrobić? Bo według obecnych warunków, jakie mamy, no to musimy zgłosić to, ten mebel do miejsca, które jest odpowiedzialne za gospodarkę śmieciami i wtedy dopiero będzie podjęta decyzja, w jaki sposób ten mebel od nas odebrać. Mówimy o meblach, ale mówimy też i o sprzęcie elektronicznym, bo ten, który kupujemy nowy, oczywiście przyjeżdża firma, zabiera od nas stary, wszystko jest fajnie. Gorzej, gdy rzeczywiście zostaje nam jakiś stary sprzęt elektroniczny, duży, duży gabarytowo, z którym nie wiemy, co zrobić. Dlaczego? Pytanie bardzo proste. Dlaczego takiego starego mebla, starej lodówki czy czegokolwiek innego, co bardzo często zalega po prostu w domach, bo ludzie nie wiedzą, co z tym zrobić. Nie można zapakować na samochód, wywieźć na miejsce, które jest wysypiskiem legalnym, które jest sortownią, mini sortownią. Mamy mnóstwo różnego rodzaju tego typu rozwiązań, które powinny być w jakiś tam sposób wdrożone. Uiszczamy odpowiednią opłatę, nie czekamy, tylko wyprzedzająco działamy. I tak samo uważam jest z wszelkimi innymi surowcami wtórnymi.
Bo, proszę sobie przypomnieć, ja tak naprawdę od bardzo dawna sortuję śmieci z tego powodu, że im więcej je przesortuję, im więcej mam tych odpadów, które mogę potem przekazać do recyklingu, tym mniej mam problemu z tymi śmieciami takimi klasycznymi, mokrymi, tak to nazwijmy. Więc no, to się, że tak powiem, uzupełnia. Tylko teraz znowu pytanie. Sortujemy. Odkładamy do odpowiednich worków i czekamy. W mieście to jest, odbiór jest raz na 2 tygodnie. Za miastem odbiór jest raz na tydzień. Ja rozumiem, że chyba to jest taka koncepcja, że ludzie mają domki, to mogą w garażu po prostu poprzechowywać sobie te worki. W miastach się zazwyczaj, nie wiem, przechowuje, z tego co pamiętam, na balkonach, tak? I teraz dochodzimy do kolejnego elementu. Ta ustawa zaczyna coraz większe obowiązki na nas nakładać. W tej chwili mamy zgrzewkę napoju. Ja nie wiem, czy jeszcze w ogóle są jakiekolwiek opakowania zwrotne, bo ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek od bardzo dawnego, bardzo, bardzo dawna w ogóle korzystał z jakichkolwiek opakowań zwrotnych. W sklepach bardzo rzadko się to zdarza, chyba że udowodnimy, że kupiliśmy w danym sklepie. Tak, i to jest tak naprawdę jeden główny asortyment, który... Wiemy jaki. Dokładnie. Były kiedyś pomysły, żeby plastikowe butelki w jakiś tam sposób też poddawać recyklingowi i oddawać, to też miało być jakieś zwrotne butelki. Nic z tego nie wyszło. I teraz, w momencie obecnym mamy zgrzewkę napoju i folię od tej zgrzewki musimy osobno segregować, osobno butelki i osobno korek z zableczką. Bardzo często są też i nawet torebki papierowe z folią, tak? Więc to trzeba oddzielać. Tak. No, ale tej świadomości ludzie tak naprawdę nie mają. A jest jeszcze jeden problem. Przepraszam jeszcze, że przerwę. Świadomość to jest jedna rzecz. Ale tak naprawdę rośnie nam, bo tak naprawdę każdy w domu powinien mieć mikrosortownię. Nie miejsce na odpady, tylko po prostu mikrosortownię. Ale tutaj robi się problem, jeżeli chodzi o mieszkanie na przykład w blokach, tak? Na wielkiej płycie. To jest kolejny temat, tak? Nawet jeżeli ktoś zechce sortować te śmieci, to tak naprawdę nie ma możliwości, żeby te śmieci oddać. Są niby pojemniki, przepraszam, na odpady, na oddzielnie na szkło, oddzielnie na plastik, oddzielnie na papier, ale tak naprawdę mieszkańcy w blokach nie mają z tego żadnej korzyści, jeżeli korzyścią finansową mielibyśmy ich do tego zachęcić, ponieważ nie ma takiej możliwości fizycznej, żeby sprawdzić, czy ktoś sortuje śmieci, czy nie. W związku z czym wszyscy ponoszą tę samą opłatę. Znaczy, więc jeżeli jest taka sytuacja, to myślą sobie ludzie, no to po co mam sortować te śmieci, skoro ja i tak płacę tyle samo, co mój sąsiad, który wrzuca wszystko do jednego pojemnika. Tak? Znaczy, pani redaktor, jak w ogóle wprowadzaliśmy tą uchwałę Rady Miasta w kontekście naliczenia opłat i przyjmowania regulaminu funkcjonowania odbioru nieczystości w mieście Płocku, to ja zwracałam na to uwagę, jak będziemy analizować, czy też weryfikować, czy mieszkaniec bloku danego, deklarując w deklaracji, że chce sortować śmieci, będziemy to weryfikować. Nie ma takiej możliwości, bo wrzucane jest to do altany śmietnikowej i nikt nie jest w stanie później poddać tego pod weryfikację, czy rzeczywiście były to śmieci segregowane, czy też zmieszane. W związku z tym większość mieszkańców deklarowało się, że będzie sortować, że będzie w ten sposób oddawać śmieci i będzie ponosiło tą niższą opłatę, ale nikt nie jest w stanie tego zweryfikować, bo nie ma oczywiście tych chipów, nie ma możliwości oznaczenia tych worków, w których będzie to pakowane. To jest jedna kwestia, czyli no pytanie, jak to wygląda w kontekście tego niebilansowania się naszych opłat wynikających z przychodów i kosztów funkcjonowania odbioru odpadów od mieszkańców Płocka, czy rzeczywiście to też nie jest jakiś błąd, który ktoś przy założeniu wprowadzania tej uchwały w życie po prostu nie przemyślał do końca. To jest jedna kwestia, a o tych wielkogabarytowych odbiorze ja tutaj, panie Jacku, do końca się nie zgodzę, bo ja uważam, że akurat ta ustawa, ta uchwała, która funkcjonuje w mieście, dosyć dobrze to zorganizowała. Czyli jest konkretnie określony dzień odbioru dla danego osiedla tych wielkogabarytowych śmieci, czyli jakieś tam meble, lodówki, pralki, cokolwiek to by miało być. Natomiast swoją drogą, ja nie wiem, czy nadal to funkcjonuje, ale ja sama odwoziłam raz bodajże popsutą pralkę do punktu na Podolszycach i mi ją przyjęto, poza jakimiś tam terminami, że to jest ten, tylko że to
też jest kłopot, tak? Bo ja muszę to wziąć na samochód, wtaszczyć, znaczy chodzi mi zawieźć, o to, żeby zrobić jest, to samemu, tak? Panie Jacku, o tyle jest wygoda, że ktoś przyjeżdża po te wielkogabarytowe i bez żadnej opłaty, bo tak musiałabym zapłacić dodatkowo. Także znaczy, tutaj wydaje mi się, że nie do końca jest to jakieś działanie, które utrudnia. Wręcz przeciwnie, myślę, że to jest wyjście naprzeciw. Są. Chodzi mi właśnie o to, że takie punkty powinny być. Taka była może nie ma po prostu tej informacji dla mieszkańców powszechnej. Ja tutaj widzę jeszcze jeden problem. My mówimy o smogu, tak, o zanieczyszczeniu powietrza. Przecież te śmieci w bardzo dużej mierze, przynajmniej w domkach jednorodzinnych, są po prostu spalane. I no, my tego też nie mamy możliwości sprawdzenia, chociaż Straż Miejska uzyskała ostatnio takie uprawnienia wejścia do domu i nawet jeżeli ktoś odmówi, to grozi za to jakaś kara. Natomiast wydaje mi się, że nadal brakuje przede wszystkim edukacji. To starsze pokolenie szczególnie, wydaje mi się, nie widzi po prostu potrzeby, tak? Nie widzi problemu w tym i nie zauważa związku pomiędzy tym, że ja sobie spalę, nie wiem, butelkę plastikową w piecu, a tym, że nagle mamy zanieczyszczone powietrze. Przecież to nie jest kwestia jednego komina, tylko no, kilkuset czy kilku tysięcy, które składają się na to zanieczyszczenie powietrza. Wystarczy przy jakiejś niższej temperaturze spadającej od 2 w dół. Tak. Minusowej, przejechać sobie przez osiedla domków jednorodzinnych właśnie, gdzie chociaż na niektórych, chociażby osiedle Wyszogrodzka jest przyłącze gazowe, ale niestety mieszkańcy cały czas korzystają z tych, w cudzysłowie, piecuchów. Ale to też jest wynik oczywiście portfela i możliwości finansowych, bo to jest oczywiście wymiana piecy i instalacji, które mam nadzieję, że teraz przy tych zachętach będą jakby taką możliwością, że jednak ci mieszkańcy zdecydują się na przejście na ogrzewanie bardziej ekologiczne. Tam, gdzie jest oczywiście możliwość, ale tak jak na osiedlu Radziwie, na razie tej możliwości nie ma, dopiero zbliżamy się do tego. Podsumowując więc ten temat, chyba przede wszystkim należałoby postawić na edukację i pomoc mieszkańcom w tym, żeby w ekologiczny sposób tych śmieci mogliby... No i chciałabym jeszcze, pani redaktor, zobaczyć efekty pracy tych kamer, fotopułapek, które będą wyłapywać te osoby, które rzeczywiście łamią prawo i podrzucają śmieci. No a ja jeszcze raz zaapeluję o mikrosortownię. Mhm. Żeby było, można nie przechowywać tych śmieci na balkonie, w przedpokoju, tylko można było wziąć je w rękę, zanieść do mikrosortowni, oddać. Mhm. Nie czekać, aż ktoś przyjedzie, bo czasami no, zdarza się, że tych śmieci jest więcej niż standardowo. Może podsunęliśmy jakieś pomysły. Dziękuję. Spotykamy się za chwilę po przerwie. Dziękuję. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, spotykamy się po przerwie. Przypomnę, że moimi gośćmi są dzisiaj pani Violetta Kulpa. Witam panowie. I pan Jacek Rudzieniec. Dzień dobry. A drugim z naszych tematów będzie promocja Płocka poprzez inwestycje. Jak wszyscy wiemy, kończy się już inwestycja na Płockim Nabrzeżu Wyślanym, przynajmniej jeżeli chodzi o ten pierwszy etap. Mamy tam nowe alejki, ścieżkę rowerową, place zabaw i wiatę gastronomiczną. To jest co prawda znacznie mniej niż było pierwotnie planowane, no ale nie da się ukryć, że to nabrzeże zaczyna jakoś wyglądać. Ten najbliższy sezon turystyczny może więc odbywać się w zupełnie inny sposób niż ostatni, który, no mówiąc wprost, był porażką, przynajmniej jeżeli chodzi o Płockie Nabrzeże. Czy sądzicie państwo, że to właśnie takie inwestycje mogą przyciągnąć do Płocka turystów? Pani Violetta. Szanowni państwo, ja przede wszystkim uważam, że te działania inwestycyjne, które prowadzimy na terenie miasta Płocka, powinny być przyjazne dla mieszkańców. Dla mieszkańców z tego miasta, którzy żyjących, pracujących i tworzących ten budżet, tak? Bo to przede wszystkim oni są adresatami środków finansowych, które są wydatkowane na inwestycje realizowane przez miasto, czy też miejskie spółki. Natomiast tak, zgadzam się jak najbardziej, że inwestycje również te, które mogą oczywiście być otwarciem na turystykę, powinny zachęcać turystów spoza miasta Płocka do tego, żeby tu skorzystali z wypoczynku, z przyjazdu nie tylko weekendowego, nie tylko przypadkowego związanego z organizowanymi koncertami, ale myślałam właśnie o związaniu takim bardziej emocjonalnym z miastem Płock, że będzie ich tu coś cały czas przyciągało, że będą chcieli odwiedzać to miasto nie tylko raz w roku na Audio River, czy też festiwal hip-hop, bo o to nam przede wszystkim chodzi.
I niestety inwestycje, które teraz są realizowane, te, które obserwujemy w mieście Płocku, no nie do końca tworzą taką aurę przyjazności w kontekście otwarcia na turystykę. Bo wszelkie dotychczasowe podejmowane działania przez Wydział Promocji Urzędu Miasta, abstrahuję od tych promocji na Mazurach, tak, pod Zero Dryfu i tak dalej, nie przyniosły żadnego efektu, czyli myślę, że tutaj jakby wracając do podstaw, chodzi o określenie pewnych priorytetów i działań, nie w kwestii rocznego budżetu, dwuletniego, nawet w większej perspektywie, że nikt tak naprawdę nie opracował takiej polityki, która miałaby sprzyjać rozwojowi turystyki i ściągnięcia turystów do miasta Płocka. Czyli robimy działania ad hoc, to zrobimy, tam zrobimy. Nie do końca nam się to wszystko spina w jedną całość, ale robimy po prostu, żeby coś pokazać, a to nie w tym rzecz. Chodzi o to, żeby miasto, jeśli na przykład miasto jest perełką pod kątem naszych zabytków, tak, że jesteśmy bardzo uznawanym miastem, mamy historię, którą możemy się pochwalić. Mamy władców, którzy są również, ich szczątki znajdują się w naszej katedrze. Mamy przepiękne Muzeum Secesji, które jest słynne nie tylko w Polsce, ale i poza granicami. Mamy objawienie siostry Faustyny. Mamy szereg szkół, między innymi Małachowiankę, którą możemy się poszczycić jako najstarszą szkołą średnią w Polsce. Czyli powinniśmy szukać możliwości spięcia dla całości, plus dodatkowe atrakcje, które sprzyjałyby temu, że ten człowiek nie przyjechałby tylko odwiedzić jedno bądź dwa miejsca, ale spędził tutaj przynajmniej kilka dni. Czyli musimy stworzyć dla niego ofertę, nie tylko kulturalną, ale inną, wypoczynkową. Myślę, że powinniśmy również nawiązać współpracę jako samorządowcy z firmami, które tutaj zajmują się działalnością hotelarską, wypoczynkową, żeby niejako postarać się stworzyć taką aurę, że jesteśmy miastem, które rzeczywiście dba o pozyskanie turystów. Dba przede wszystkim o mieszkańców, bo to jest nasz priorytet, o ich wypoczynek również, bo mieszkańcy też tutaj wypoczywają, spędzają czas wolny, ale również dba o to, żeby ściągnąć turystów, również być może z perspektywą zachęcenia do tego, że zmienią miejsce zamieszkania na miasto Płocki. Ja bym też do tego zachęcała, bo w żadnej mierze jak wyjeżdżam, czy też wjeżdżam do Warszawy, przy Łomiankach billboard stojący pakuj się do Płocka, no nie zachęca do tego, żeby się spakować i wyjechać do Płocka. Myślę, że w ogóle źle przyjęto jakąkolwiek politykę w tym zakresie planowania działań marketingowych, czy też dalszych inwestycyjnych oczywiście też, ale myślę, że na początku powinien być taki fundament, który będzie tworzył podstawy działań marketingowych, przyjętych kryteriów, co dla nas jest najważniejsze, i tego po prostu nie ma. Nikt nam tego nie przedstawił. Panie Jacku. Ja podejdę do tego trochę na początku naukowo. Zacznę może tak troszeczkę, żebyśmy podzielili sobie te elementy właśnie promocji miasta, bo zacznę od tego, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy ambasadorami Płocka i wszyscy na pewno mamy rodziny czy też znajomych spoza miasta, które nas odwiedzają. W związku z tym no, płocczanie jako płocczanie również powinni jak najwięcej na temat tego miasta wiedzieć. To wszystkich dlatego zachęcam, żeby jednak mimo wszystko poznawać historię, kulturę naszego miasta. A przyznam się, że no, zdarza się bardzo często, że sami płocczani nie wiedzą, jakie atrakcje w Płocku są. Wiedzą, słyszą o tych rzeczywiście dużych koncertach, słyszą o dużych przedsięwzięciach, natomiast nie zwracają uwagi rzeczywiście na te takie trochę drobniejsze wystawy, koncerty, takie bardziej kameralne, lokalne. Tutaj w tym kontekście no, możemy pochwalić inicjatywę Płockiego Plotu, który jednak zapoznaje trochę mieszkańców historią, z poszczególnymi rzeczami. To no, jest cenna inicjatywa. Jeszcze a propos, bo nie wiem, albo przeoczyłem, albo po prostu rzeczywiście nie ma tego w budżecie do postulowanej przez nas również karty płocczanina. Podobno jest w przygotowaniu. No, wiemy, że jest w przygotowaniu. Tak, tak. Już jest od długiego czasu w przygotowaniu. Zobaczymy, kiedy będzie przygotowana i czy rzeczywiście spełni nasze oczekiwania. Także
tyle, jeżeli chodzi o nas, o Płocczan. Zapraszajmy gości, oprowadzajmy ich po Płocku. Ja z autopsji wiem, że każdy, komu pokazywałem Płock, był zawsze zachwycony. Płock jest specyficznym miastem pod tym względem, że ma dość charakterystyczny układ ulic na Starówce, budynki, które nie są takimi samymi budynkami, które przypominają starówki innych miast. Także jest inny, warto tu przyjechać i warto sobie wyrobić zdanie, porównując rzeczywiście płockie zabytki z tymi z innych miast. Teraz, jeżeli chodzi o tę promocję instytucjonalną, rzeczywiście zgodzę się, że tutaj mamy na pewno działania pasywne, takie jak owe billboardy, jakąś tam informację prasową. Tutaj rzeczywiście należy się zastanowić nad tą promocją, bo medium, które do największej ilości ludzi dociera, jest jednak telewizja. Ja myślę, że nawet bardziej telewizja niż internet. Czyli rzeczywiście spoty pokazujące może też nie tylko właśnie Starówkę. Ja mam nadzieję, że te inwestycje, bo one cały czas trwają, powstają, te inwestycje w jakiś tam sposób wzbogacą ten przekaz, który będzie można gdzieś za pomocą mediów, za pomocą telewizji czy internetu pokazać. Natomiast ja również życzyłbym sobie trochę więcej aktywnej promocji miasta Płocka. Same billboardy nie wystarczą. Na billboardzie mamy kawałek jakiegoś tam miasta, to jest tak samo, równie dobrze moglibyśmy postawić wizytówkę pakuj się do Barcelony, tak? Czy tam pakuj się do Paryża. Tylko że Barcelona czy Paryż działają na wyobraźnię. Czy na wyobraźnię działa Płock? To jest ten element aktywny, który tak naprawdę instytucjonalnie powinien zostać tworzony, żeby miasto, żeby hasło Płock nie kojarzyło się tylko tak naprawdę z czym się kojarzy, z Orlenem, z paliwem, z tego typu historiami. Natomiast nie kojarzy się rzeczywiście z wypoczynkiem, nie kojarzy się z Starówką, nie kojarzy się z imprezami tymi właśnie tak jak powiedziałem kameralnymi. Ale w ogóle z żadnymi imprezami tak naprawdę, bo zwróćcie Państwo uwagę, kiedyś była Płocka Noc Kabaretowa, teraz pierwszy raz nie będzie, chyba pierwszy raz nie będzie relacjonowana na żywo. Tam ta noc zawierała słowo Płocka, tak? My mieliśmy od razu określone no, gdzie jedziemy, gdzie to się odbywa. Ale to jest mamy tak samo, Audio River, mamy Polish Hip Hop Festival. Tak? Dlaczego tak. Osoby, które podpisują umowy są objęte kwotami, które są przekraczają jakiekolwiek granice. Ale 1 200 000 złotych, które nie ma nazwy przekazujemy Płock. Z budżetu. I dlaczego w nazwie nie zabezpieczyliśmy sobie miasta Płock, Audio River Płock? No to jest pytanie już nie do nas, tylko do władz miasta. Natomiast tutaj zastanawiam się pod tym kątem, czy niedobrze byłoby zacząć przynajmniej zastrzegać, bo jeżeli my płacimy tak ogromne kwoty z budżetu miasta, w przypadku Audio River przypomnę, w ubiegłym roku od razu na 2 lata była zawarta umowa, co jest w ogóle ewenementem, jeżeli chodzi o tego typu imprezy, no to może powinniśmy po prostu troszkę więcej wymagać, żeby Płock był bardziej znany, ale przerwałam myśl. Jak najbardziej. Także podsumowując trochę tą naszą wypowiedź już, my rzeczywiście powinniśmy wręcz naciskać na to, żeby ten Płock był bardziej prezentowany w mediach, bardziej przedstawiany od tej strony czyli, atrakcyjnej. Czyli co? Bardziej spot reklamowy, który zresztą mamy sporo wykonanych, już naprawdę bardzo, bardzo fajnych. Tak, bardziej to niż udział w filmie? Czy udział w filmie? To też zależy tak naprawdę od raz, że od filmu, a dwa, ile tego miasta pokazuje się w tym filmie, bo jeżeli mówimy o filmie, w którym tak naprawdę tego miasta pokazuje się tyle samo, co w tym spocie, no to nie wiem, czy to ma jeszcze tak do końca zależy, sens. Które miejsca się pokazuje. To znaczy, ale miejsca, właśnie o to chodzi. To jest jeszcze, to jest z kolei ciekawa historia, bo my tak trochę też patrzymy na ten Płock tylko i wyłącznie z punktu widzenia tych najatrakcyjniejszych miejsc. Być może chodzi też i o to, żeby zbudować jakąś markę, nie wiem, serialu, bo wiem, że głównie chodzi o serial, który spowoduje, że na przykład ludzie będą chcieli tu przyjechać ścieżkami głównych bohaterów pochodzić.
Kto nie powiedział, że na przykład taką interesującą ścieżka nie może gdzieś wić się na wielkiej płycie, czy na ulicach słodkich, czy też na Podolszycach. Niekoniecznie musimy mówić tylko i wyłącznie o tych takich naszych flagowych typowo zabytkach. Być może to jest też trochę pomysł na taką, nie wiem, grę miejską związaną z serialem, tylko to musi to być tak naprawdę zbudowana, to musi być zbudowana cała strategia wokół. Musielibyśmy mieć wokół możliwość takiego filmu, ingerencji czy serialu, w scenariusz, tak? A w tym momencie no, mamy tylko wymóg, ile razy nazwa Płock pojawi się w serialu. To wydaje mi się, że troszkę... Tak, nie mamy Sandomierza. Sandomierz bardzo dobrze skorzystał z promocji na Ojcu Mateuszu i tutaj należy im się naprawdę olbrzymia pochwała. I muszę Państwu powiedzieć, że środki finansowe nie są wydawane z budżetu Sandomierza, tak jak rozmawialiśmy często o naszych propozycjach udziału w różnych filmach, bo wcześniej byli jacyś strażacy, chyba pamiętam. Film Kochaj, tak, gdzie element miasta Płocka. Strażaków to chyba nie doszło nawet. Tak? Tylko były propozycje, mówię też o propozycjach. Więc nie do końca chyba potrafimy zadbać o to, żeby ten serial wpisywał się w całe miasto, tylko właśnie dbamy o takie elementy czysto machinalne, tak? Tak jak raz obejrzałam ten serial Pod powierzchnią, o którym rozmawiamy, który teraz jest na topie, bo będzie druga edycja, gdzie po prostu zrobiono zwykły napis na budynku jakiejś szkoły, która nie była związana z miastem Płock, po prostu lecie tej szkoły w Płocku i było napisane w Płocku. Ale no dobrze, tylko ten budynek absolutnie odstaje od Płocka, bo on nie kojarzy nam się z Płockiem, bo jest zupełnie w innym mieście. Czyli tak ordynarne danie takiego baneru na tym budynku, że stulecie czy tam, nie wiem, lecie tej szkoły w Płocku, no jest tym elementem, który rzeczywiście, na którym nam bardzo zależało jako promocji miasta Płocka, bo ja uważam, że niekoniecznie. I powinniśmy o to zadbać, żeby tak jak zadbał Sandomierz fantastycznie o swoją promocję miasta, że chcemy tam pojechać, zobaczyć to miasto, zobaczyć tą starówkę, zobaczyć właśnie te uliczki, którymi na rowerze jeździ aktor, no to dobrze byłoby, gdybyśmy szli właśnie w tą stronę promocji miasta Płocka. Natomiast chcę Państwu jeszcze powiedzieć o jednym. I nie wiem, czy Państwu też przypadł do gustu ten film promocyjny, ale mnie bardzo przypadł do gustu i był naprawdę bardzo często w telewizji publicznej emitowany. Odnośnie Dolnego Śląska, zachęcający do odwiedzenia Dolnego Śląska. Tak, był przepięknie zrobiony. I nie wiem, czy rzeczywiście jak mówimy, tak, pan Jacek też to potwierdza, czy nie powinniśmy właśnie pójść w taką promocję, nawet wyłożyć te pieniądze i zrobić porządną akcję promocyjną, marketingową w mediach publicznych. To, o czym rozmawiamy, tak, bo telewizja rzeczywiście teraz jest tym medium, które najbardziej skupia uwagę mieszkańców, Polaków, więc skupmy się na tym, co jest najważniejsze. Czy nie lepiej te 200 tysięcy dołożyć do tego kolejne 200, bo i tak druga emisja, drugi sezon serialu jest, czy nie lepiej jakieś środki nawet dołożyć więcej i przeznaczyć na coś, co będzie efektywne, co rzeczywiście będzie miało swoją oglądalność w dobrym czasie antenowym i będziemy w stanie zachęcić do odwiedzania tego Płocka, tylko to musi być naprawdę dobrze zrobiony materiał filmowy. A wtedy możemy pokazać również odnowione nabrzeże, piękne ścieżki rowerowe i inne atrakcje, tak, Płocka. Podsumowując tę naszą dyskusję, ponieważ czas już nasz się skończył, ja jeszcze tylko podsunę taką myśl. Być może w Płocku nie zadbaliśmy o to, żeby Płock miał po prostu jakiś swój wyróżnik. Hasło marketingowe wyróżni się albo zgiń jest nadal obecne również w marketingu miast i z tą myślą chciałabym pozostawić osoby, które są za promocję naszego miasta odpowiedzialne. Dziękuję Państwu bardzo. Moimi gośćmi byli dzisiaj pani Wioletta Kulpa. Dziękuję serdecznie. Pan Jacek Rudzieniec. Dziękuję bardzo i zapraszamy do Płocka. Jak najbardziej zapraszamy do Płocka i zapraszamy również do słuchania i oglądania programu Przekrój Tygodnia już za tydzień. Przekrój Tygodnia.